Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Czternastego grudnia Star Wars The Old Republic powiększy się o Legacy of the Sith, a dokładnie dwa tygodnie wcześniej, bo 1 grudnia EverQuest 2 otrzyma Visions of Vetrovia. To oficjalna data premiery nowego rozszerzenia, która została już potwierdzona przez Daybreak Game Company. Visions of Vetrovia będzie zawierać 125 level cap, nowy region z nowymi mapami, nowe dungeony, nowe rajdy, nowe potężne wyposażenie oraz nowe trade skille. Myth of Empires wystartował. Wieloosobowa gra z otwartym światem i wysokim poziomem wolności. A tłumacząc na język growy, mamy tutaj do czynienia z sandboxowym MMO, w którym musimy walczyć, aby przetrwać i wywalczyć swoje miejsce w świecie rozdartym wojną. Buduj fortece, prowadź armię w ogromnych bitwach, oblegaj wrogie miasta oraz stwórz własne imperium. Stwórz gildię i walcz ramię w ramię z przyjaciółmi, by dać opór najeźdźcom. Myth of Empires wystartował w czwartek na Steamie i notuje bardzo dobry start. Obecnie mamy tam ponad 17 tysięcy osób online, co jak na nieznaną produkcję od nieznanego studia można chyba uznać za sukces. Gorzej z recenzjami, 62% pozytywnych. Gracze narzekają na optymalizację, ale pamiętajmy, że to Early Access i pewne rzeczy mogą jeszcze nie działać tak jak powinny. Myth of Empires kosztuje teraz 97 zł, ale po zakończeniu promocji cena podskoczy do 108. Jesteśmy malutki kroczek od wiekopomnego, nieprawdopodobnego, absolutnie niebywałego osiągnięcia. Bobek i Gorąca, a raczej Robert i Pamela zdobyli wczoraj 1980 level i niezagrożenie zmierzają w kierunku 2000, aby raz na zawsze wpisać się w historię Tibi. Ich przewaga nad top 3 jest tak ogromna, że musiałaby się zdarzyć jakaś tragedia, żeby to nasi rodacy nie zdobyli jako pierwsze osoby w Tibi 2000 poziomu doświadczenia. Jeśli Bobek i Gorąca utrzymają koncentrację do samego końca i nie wytną w międzyczasie jakiegoś przypadkowego zgona, to 2000 level będziemy świętować za 3, może 4 tygodnie, czyli tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Metin 2 otworzy w tym tygodniu specjalne serwery. Specjalne, czyli tymczasowe. Serwery wystartują 26 listopada i pozostaną przy życiu do 28 lutego 2022 roku. W zamian możecie jednak liczyć na błyskawiczne expienie oraz możliwość zdobycia cennych nagród z item shopu, na które normalnie nie moglibyście liczyć. Najważniejsze jednak, że po spełnieniu pewnych warunków postacie z tymczasowego świata będziecie mogli potem przenieść na normalny, regularny serwer Metin 2. W sumie Gameforge otworzy 3 specjalne serwery, każdy z dwoma kanałami. Miło nam poinformować, że rozpoczęły się już pierwsze testy Beatcraft, które potrwają przynajmniej kilka miesięcy. Na początek zaproszenie uzyskała bardzo mała liczba osób, ale Clockwork Labs obiecuje, że w miarę upływu czasu większa liczba graczy będzie mogła sprawdzić nowy rodzaj MMORPGa. Niestety obowiązuje NDA, więc nie ma co liczyć na jakieś gameplaye. Beatcraft nazywa siebie nowym rodzajem MMORPGa, kreując się na pewnego rodzaju odświeżenie w gatunku MMO. Gra ma być bardzo sandboxowa i bardzo społecznościowa. Zapomnij o statycznych światach tradycyjnych gier MMORPG. W Beatcraft możesz budować własne miasta, od małej wioski do globalnych centr handlu. W przeciwieństwie do innych gier z oddzielnymi serwerami piaskownicy hostowanymi przez graczy, Beatcraft odbywa się w jednym ogromnym, proceduralnie generowanym świecie. Doskonal umiejętności, które Cię interesują, takie jak rolnictwo, rybołówstwo, górnictwo lub leśnictwo. Zostań mistrzem swojego rzemiosła i rozsław swoje imię w całej krainie. Niedawno ogłoszono także, że Beatcraft będzie działał w modelu free to play, podobno bez pay to win. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę oraz subika. Mówił do Was Reistus. Cześć! Thank you.